Chciałabym Państwu powiedzieć, że mamy w województwie lubuskim około 4000 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, obiektów budowlanych, z czego aż 465, można powiedzieć prawie 500, to kościoły wpisane do rejestru zabytków. W tej grupie z kolei 54 świątynie to są świątynie drewniane. I kilka lat temu, gdy wydaliśmy taką książkę o kościołach zrębowych i szkieletowych województwa lubuskiego, żeby tą grupę jak gdyby świątyń bliżej zaprezentować, zresztą artykuły z tej książki, wszystkie są zawsze umieszczane na naszej stronie internetowej, te informacje zawsze można ściągnąć bez żadnych problemów. Pamiętam, że jak ją wydaliśmy i gdzieś miałam okazję przekazać dyrektorowi Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie, to wziął wprawdzie cieniutką tą publikację i powiedział, to w lubuskim jest aż 54 drewniane świątynie. No to miałam to wrażenie, że właściwie o to tu generalnie chodzi, o popularyzację, o przypominanie o tym, jaki mamy zasób zabytków w poszczególnych, że tak powiem, dziedzinach i o wartości tych zabytków. Nie, tylko nieliczne z tych kościołów drewnianych doczekały się jakichś szerszych naukowych publikacji i badań. Na pewno kościół w Klemsku, bo tutaj badacze z Poznania już od wielu lat rozpropagowali jak gdyby wiedzę o tej świątyni. Ponadto kościół w Krastawie, w Osiecznicy od 2005, gdy już wiemy, że Karl Friedrich Schinkel był jego projektantem. No i w Kosieczynie, to są ostatnie lata od 2006 roku, gdy ustaliliśmy to datowanie na 1389 rok, co spowodowało, że uznano ten kościół za jeden z dwóch najstarszych w Polsce. No i oczywiście kościół w Kalsku, tutaj niedaleko Międzyrzecza, więc powiedziałabym, że tak te kościoły, te świątynie mają, są szerzej znane. I teraz chciałabym Państwu na wybranych przykładach zaprezentować kolejne z tych obiektów. Wspomniałam już o kościele w Kosieczynie. Widzicie Państwo, jak ta świątynia wyglądała jeszcze w latach 50. To slajd po lewej stronie pokazuje kościół w 2006 roku, gdy rozpoczynał się jego remont. Ściany były oszalowane, więc właściwie nie widzieliśmy tego, w jakim one są w stanie technicznym. Powiem szczerze, że w tym momencie dysponowaliśmy tylko taką kartą ewidencyjną, na której odnotowano datę 1406 rok, czas powstania, ze znakiem zapytania. Nikt nigdy tego nie sprawdzał, obiektu po prostu szerzej nie badano. A gdy zdjęto szalunek i ukazała nam się konstrukcja zrębowa ze śladami zniszczeń, pamiętam, przyjechał do nas pan architekt Dominik Mączyński z Narodowego Instytutu Dziedzictwa i on w sumie zwrócił uwagę na to, że może warto ten obiekt przebadać. Ja wówczas zleciłam badania dendrochronologiczne, one kosztowały tam niewiele ponad 3000 zł. Podkreślam to dlatego, bo myślę, że warto zawsze podkreślać potrzebę prowadzenia takich badań, jeszcze szczególnie nie są one, że tak powiem, bardzo kosztowne. Bo wtedy uzyskaliśmy informację o czasie powstania tej świątyni. Czyli ta konstrukcja nawy i prezbiterium, około 1389, więźba dachowa 1417 i wieża dostawiona już w latach 30. wieku XV. Bardzo wczesne datowanie. To spowodowało między innymi, iż w kolejnych latach, powołując się na tak wczesną metrykę świątyni, proboszcz, który prowadził tam pracę remontową od 2006 do 2012 roku, rokrocznie uzyskiwał środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które były znaczącym wsparciem. Lokalna społeczność, parafia na pewno by takiej kwoty nie dźwignęła, ale fakt faktem, że nie były to też znowu wcale takie gigantyczne pieniądze, jak na tyle lat, podczas których prowadzono prace remontowe, bo zaledwie przekroczyły 2 miliony złotych i były no, bardzo tak optymalnie, że tak powiem, wydawane. Czyli tylko w takim zakresie, gdzie to było absolutnie niezbędne i konieczne, żeby chronić oryginalną substancję. Właśnie, mam tekst napisany, ale jak już zacznę własnymi słowami, to potem się gubię. No tak, widzicie Państwo, jak wyglądał ten kościół, gdy zdjęto szalunek. Mieliśmy projekt budowlany, który, jak później się okazało, nie do końca właściwie ocenił stan kościoła. No, jeżeli cała konstrukcja była oszalowana, to inżynier, który, że tak powiem, podjął się wykonania tej dokumentacji, nie obejrzał całego kościoła, nie było to fizycznie możliwe. Gdzieś w niektórych newralgicznych punktach zdjął, powiedziałabym, ten szalunek, żeby zajrzeć, jak wygląda konstrukcja, ale stan się absolutnie nie zmienił wtedy, gdy zdjęto w całości tą konstrukcję. Widzicie Państwo, pokazały się na przykład takie ślady po wcześniejszych oknach. Tutaj to doskonale widać. Ojej, przepraszam. Tu jest ślad po... Aj. Tak łatwo się nie da. Poniżej tego okna w każdym razie widać, że było okno niżej, prawda? I ono było mniejsze. To już znaczyło, że dokonywane były tutaj jakieś istotne przekształcenia, że to jak gdyby był też ten sygnał, że możemy szukać starszej metryki świątyni niż tak gdzieś w literaturze przedmiotu. Tego właśnie nie wspomniałam, że o ile na karcie zabytków była ta data 1406, bo to była data konsekracji, która była ze znakiem zapytania,
to generalnie w literaturze przedmiotu, we wszystkich jakichś opracowaniach takich ogólnych pisano, że kościół z XVII lub z XVIII wieku najprawdopodobniej wzniesiony według wzoru starszej świątyni. I na tym się kończyły badania, także właściwie ich nie było. I teraz przystępując do oceny stanu zachowania, wpłynął do nas projekt, który żeśmy uzgodnili. No, przewidywał on pewne rozwiązania, które dopiero właśnie w sytuacji, gdy zdjęto szalunek, gdy taki wykonawca zgłosił się do mnie i powiedział, że no widzi pewien problem z tym, żeby tą świątynię prostować, właściwie wtedy poddane zostały ponownie jak gdyby ocenie. Widzicie Państwo te takie stalowe przypory, one zostały tam wykonane bodajże w latach, no nie powiem w tej chwili, jakaś, no, czy w latach 70. czy 80. tego na 100% nie powiem. W każdym razie one już tam wiele lat stały i podpierały tą świątynię. Natomiast ja pamiętam takie orzeczenie o stanie technicznym, które jest w naszym archiwum z 50. któregoś roku, być może zaraz później zrobiono te wzmocnienia, w którym wskazywano, że jedną z przyczyn jakichś takich wygięcia konstrukcji kościoła, czy jakiegoś wychylenia się na zewnątrz, mogą być jakieś boczne wiatry, które tam napierały. I w związku z tym z tej strony właśnie podparto tą konstrukcję. Projekt, który żeśmy zatwierdzili, te wszystkie elementy na czerwono, to są wzmocnienia stalowe, które przewidywały wykonanie tej dodatkowej poziomej jętki, zrobienie tutaj jakichś prętów stalowych, wykonanie ściągu jeszcze we wnętrzu i na zewnątrz tak zwanych lisic, czyli złapanie tych drewnianych ścian, że tak powiem, w kilku miejscach po to, żeby tak konstrukcję wzmocnić. Mieliśmy tyle szczęścia, że gdy odwiedził nas pan Dominik Mączyński, on również zaproponował, żeby może zaprosić tutaj architekta Kozińskiego z Warszawy, który zajmuje się zabytkami drewnianymi, żeby może coś innego, alternatywnego zaproponował, coś, co by stanowiło mniejszą ingerencję w tą substancję. Wiedzieliśmy już wówczas, że to jest bardzo wcześnie datowany kościół, więc jak gdyby zupełnie inaczej podchodziliśmy do problemu jego remontu niż wcześniej, gdy nie był on zupełnie może w ten sposób rozpoznany. Architekt Koziński zaproponował takie rozwiązania, aby stalowe linki po prostu w pewnych momentach zamocować i w ten sposób no, utrwalić czy zabezpieczyć kościół. To jest jego projekt podręczny, który wykonał, to są te linki, które tam zamontowano. Zaletą tego rozwiązania jest przede wszystkim skuteczność, łatwość monitorowania, pełna odwracalność i brak bezpośredniej ingerencji w zabytkową materię. Rozwiązanie przyniosło skutek, czyli nie trzeba było wprowadzać jakichś mocniejszych, że tak powiem, wzmocnień, czy takich może nie tyle mocniejszych, bo to nie jest wcale słabe wzmocnienie, ale takich nie trzeba było większej ingerencji w ten zabytek. Ja powiem, że już wielokrotnie różne osoby oglądały, architekci, inżynierowie, ostatnio przedstawiciele służby konserwatorskiej z Brandenburgii, Thomas Drachenberg z jego współpracownikami i z wielką, no miałam tą przyjemność, że wypowiadali się o tym w sposób taki, no, że to jest interesujące, bardzo nowatorskie rozwiązanie, po prostu świetnie tutaj zastosowane w tym obiekcie. Tutaj, jak Państwo widzicie, w latach 80. we wnętrzu wykonano boazery. W wielu kościołach tak właśnie przyozdabiano, tak bym powiedziała, to wnętrze. Była to pewnego rodzaju swoista moda. Gdy rozpoczął się remont, pojawiło się też pytanie, skoro już mamy do czynienia z takim datowaniem, poszukajmy śladów. Śladów może jakiegoś wcześniejszego wystroju. To, co Państwo widzicie na tym slajdzie po prawej stronie, to widać i tą konstrukcję drewnianą, która była już dekorowana malowidłami, przynajmniej w wieku XV, potem gliniana polewa i potem kolejne warstwy tynków i wypraw malarskich, które już nie miały powiedzmy takiej wartości jak ta najstarsza, odkryta właśnie w części prezbiterialnej. Po lewej stronie na dole Państwo widzicie stan zachowania był taki, no, to było dosyć mocno zniszczone, niemniej odkryto coś kolejnego w tej świątyni, czyli fragment tego wystroju malarskiego. W trakcie pracy oczywiście dokonano różnych niezbędnych uzupełnień i napraw, czyli wymieniono podwaliny, na co należy zwrócić uwagę. Tutaj konserwatorzy przyłożyli się bardzo do tego. Chodziło o to, że podczas jakichś prac remontowych na samym początku, w 2006 roku, rzeczywiście wymieniono podwalinę, po czym gdy ten remont trwał kilka lat ponownie, że tak powiem, zdjęto dyskowanie i zejrzano, ta podwalina już miała pewne ślady zniszczeń. Tutaj założono belkę podwalinową w taki sposób, jak to było, gdy budowano tą świątynię, czyli na kamieniach zachowując takie prześwity, takie nie wykonano jakiejś szczelnej izolacji, tylko dano możliwość przepływu powietrza, co też spowodowało, że nie zachodzą tam żadne niekorzystne dla drewna zjawiska. Na tym slajdzie po prawej stronie widzicie Państwo fragment posadzki. Okazało się, że ta posadzka obecna jest wyżej niż poziom pierwotny kościoła.
gdy zobaczymy jeszcze to, o czym wspominałam, w innych miejscach pierwotnie zamontowane otwory okienne, pojawił się pewien problem, bo tak, no właściwie dobrze by było wrócić do poziomu historycznego, ale wtedy trzeba by było też zmienić układ okien, w tym kierunku jakby poszliśmy. Czyli obniżyło się to prezbiterium do takiego poziomu, jak był w momencie, gdy kościół powstał. Te odkryte fragmenty posadzki umieszczono pod amboną po to, żeby nie kolidowały, ale jednocześnie służyło to też temu, aby pokazać, że taka posadzka oryginalnie tam była. I jak Państwo widzicie, po prawej stronie i poniżej wykonano na ten wzór posadzkę ceramiczną, układając taki wzór, tą mijankę. Na uwagę jeszcze zasługuje fakt odkrycia miejsca, gdzie był posadowiony ołtarz. To zdjęcie tutaj po lewej stronie. No tutaj była też taka chęć, żeby to podświetlić, przykryć płytą. No niech tak będzie, powiedziałabym. Niczemu to jak gdyby nie szkodzi. I tak właściwie udokumentowano. Czyli krótko mówiąc, w trakcie pracy wykonywano kompletne badania konserwatorskie, wszystkie badania archeologiczne i jak gdyby wszystko we właściwy sposób było dokumentowane. Jest to jeden z rzadkich takich przykładów, kiedy i ten czas na to pozwala i środki, żeby właśnie w ten sposób robić. Nie, że w danym momencie są pieniądze, więc remontujemy w tym roku z jakąś taką pod presją czasu i konieczności wydania tych zdobytych środków. Jak Państwo widzicie, po lewej stronie u góry, tam pod szkłem, znów tak trochę nowocześnie, żeby jak niektórzy tak lubią, można w ten sposób pokazać, ale jednocześnie to szkło służy temu, aby zabezpieczyć oryginalną dekorację malarską. Okno, które zostało zrekonstruowane, oczywiście nie mieliśmy informacji, jakie tutaj mogło być okno pod koniec wieku XIV, ale na podstawie, tutaj skonsultowaliśmy z profesorem Teichmannem z Torunia, na podstawie innych wzorców występujących na tym terenie zaproponowano okno z szkleniem w ołowiu. No i całe wnętrze zostało jak gdyby kolorystycznie, tak jak tu Państwo widzicie, przywrócone. Już nie było innych dekoracji malarskich, ale utrzymano charakter takich pokrytych pobiałą bali. W którymś momencie natrafiono, to jest widok w kierunku prezbiterium, tam widzicie Państwo, że również była krypta, też ona została poddana badaniom, nawet ławki nowe wykonano też w takim charakterze i jeszcze zwracam uwagę Państwa, bo mi się to ogromnie spodobało, że konserwatorzy zaangażowali się, pomogli księdzu nawet w doborze oświetlenia. Odbywała się tam msza poświęcona jakby obiekt po pracach konserwatorskich, zobaczyłam tą lampę LED-ową z tym migającym światłem, naprawdę pierwsze wrażenie takie miałam, pomyślałam, no naprawdę, czyżby oni tutaj świecę w drewnianym kościele, że tak powiem, umieścili. Także świetnie to dobrali w taki sposób, żeby komponowało się z tym kościołem, z jego dawnością, prawda, z jego klimatem. I to, co widzicie Państwo po prawej stronie, bardzo to była pieczołowita praca, kiedy konserwatorzy znaleźli przeniesione w jakieś tam inne, wtórne miejsce deski, które nosiły ślady właśnie takich dekoracji patronowych. Kolorystyka była absolutnie minimalnie rozpoznawalna. Oranże, czerń i zieleń tam występowały, ale układ desek był niestety zupełnie przemieszany, więc oni tutaj, to jest pewna kreacja konserwatorska, przy czym absolutnie całkowita rekonstrukcja. Ponieważ jednak porównano te stropy już z takimi nowożytnymi, występującymi wówczas w kościołach w początkach wieku XV, kościołach drewnianych, uznano, że warto to jakby pokazać, jest to dopuszczalny zakres, no podkreślane jest to, że nie mamy tutaj do czynienia z oryginalnym stropem, deski na pewno z tym wzorem pochodziły ze stropów w tym kościele, niemniej nie do końca jesteśmy pewni, czy to był taki, czy troszkę inny układ, no ale pomimo tego zdecydowaliśmy się, żeby jednak coś takiego pokazać, przy czym mamy do czynienia z oryginalną substancją, a tutaj w jednym momencie jest to no, dalej swobodnie potraktowana, powiedziałabym, rekonstrukcja.